Dzień dobry, 35. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności Olimpijczyków przed nami. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Waldemar Kret, Krzysztof Jeżdżowski, wielokrotny uczestnik naszej imprezy. Panie Przewodniczący, oddaję głos. Witam serdecznie, jesteśmy dzisiaj już domknięci, jeżeli chodzi o część organizacyjną. Mamy problem odbudowania dróg, mamy sponsorów, których dzisiaj nawet wydobywamy na koszulkach hostessu. I mamy zamkniętą trasę, wczoraj się odbyły mistrzostwa Polski, wiem, że wyjść Polski Norbert Panaszek będzie jechał w naszym wyścigu i mam nadzieję, że po wielu latach wygra polski zawodnik. Jeżeli chodzi o ekipy, to mamy ich 26, będzie to 158 kolarzy. Także kochani, zapraszam Was wszystkich na start 10:10 na ulicy Skorupki przed halą sportową. Ruszamy z wyścigiem. 35. Bieżowski dokładnie zbadał trasę wyścigu. I co z niej wynika? Wiatry, panie, jak to tak, wygląda? Pogoda jak zwykle, no jak co roku może spadać chwilę, bo to jest taki kluczowy czynnik na wyścigu, gdzie tak naprawdę on decyduje o tym, jak się ten wyścig układa. I miejmy nadzieję, że powieje. Wtedy będzie ciekawiej. Jeszcze jedno, z swojego doświadczenia kolarskiego, bo teoretycznie wyścig jest krótki i sprinterski, ale tak, są dwa etapy pierwszego dnia, połowa kolarzy tego nie znosi, a następnego dnia 200, tam chyba 16 kilometrów. To jest kumulacja ogromnego wysiłku. Tak, zwłaszcza ten pierwsze dwa etapy pierwszego dnia, no jest to ciężki dzień dla kolarzy. Trzeba rozgrywać wyścig, trzeba się przemieścić, przygotować do następnego etapu. Także jest to duże zmęczenie. Później jest krótki czas na regenerację, gdzie tak naprawdę jeszcze jest transfer na hotele. I później następnego dnia też transfer na start. Także tutaj kolarze naprawdę bardzo mało będą odpoczywać. I następnego dnia mają 200 km. Także no, ten następny etap może być ciężki. I mówię, jak pogoda troszeczkę pokrzyżuje plany, no to będzie ciekawe. Ale słabi zawodnicy nie, to jedną silni zawodnicy. No nie, no tu każda ekipa przywozi swoich najlepszych zawodników, więc ta walka będzie taka, no, dosyć konkretna. No i very nice. Mamy 10 polskich ekip na 26. Te, które będą się z polskich ekip liczymy, to na pewno ma zawsze serce Polski. Mistrz Norbert Panaszek na pewno przyjedzie, jego tata Dariusz nam to obiecał. Ma przyjechać również Alan Banaszek, Marcin Budziński, Tomasz Budziński, Tobiasz Pawlak. Tobiasz Pawlak wziął udział wczoraj w dużej ucieczce i prawdę mówiąc, żartowaliśmy sobie tak po Mistrzostwach Polski, że jakby ten wczorajsze mistrzostwa nie liczyły 240, tylko 220 km, tak jak nasz trzeci etap do Kielc, to na pewno to Tobiasz Pawlak byłby mistrzem Polski. Woster ATS Team, Radosław Frączak i on będzie liderem zespołu, będzie również Jakub Murias, Marcin, Mateusz Kostański, Krzysztof Parma i Piotr Maślak. Powiem tylko, że z piątki najlepszych zawodników wczorajszego dnia tylko wicemistrz Polski Bartosz Rudyk nie wystartuje w jutrzejszym wyścigu. Patryk Stosz, Kimfeld austriacki też weźmie udział. Marek Konwa, czwarty Lux, trójka piaseczna weźmie udział. I piąty Radosław Frączak, Woster ATS Team też weźmie udział. I to on będzie liderem zespołu Wostera. Czy są pytania? Ale oczywiście to się może jeszcze zmienić. Nie słyszę, dziękujemy i co, zawidzimy się na konferencji technicznej i w środę na starcie wyścigu.